Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Ja się nazywam Ania Wuls i jestem też koordynatorką programu Młodzi w Akcji. Dzisiejszy webinar poprowadzi Monika Czapka o źródłach poświęconych TIK i nie tylko. Monika trochę nas wprowadzi w ten temat, ale zanim chciałabym, żeby Państwo napisali też, skąd Państwo dzisiaj do nas przybyli, czy też brali Państwo udział w naszym programie Młodzi w Akcji. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tutaj napiszecie Państwo na czacie. W razie problemów technicznych mamy tutaj koleżankę Anetę, która nam pomoże w razie czego, więc gdyby nas nie było słychać albo coś się działo, to proszę też na czacie. Jeżeli chodzi o zaświadczenia, podamy informacje na samym końcu webinaru, podam też link, więc proszę być cierpliwym i poczekać po prostu na link z zaświadczeniem do samodzielnego wygenerowania. A zanim jeszcze przejdziemy, zapraszam do programu Młodzi w Akcji. Właśnie rusza rekrutacja do nowej edycji, do Młodzi Akcji Plus. Więc gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to tutaj na czacie wklejam link do rekrutacji i można trochę więcej przeczytać o tym programie. A już nie przedłużając, oddaję głos Monice i życzę Państwu przyjemnego webinaru. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Monika Czapka i dzisiaj reprezentuję Fundację Piąte Medium. Na co dzień pracuję właśnie w fundacji oraz w Domu Słów w Lublinie, gdzie zajmuję się działaniami literackimi, a w Fundacji Piąte Medium zajmuję się m.in. koordynacją projektów z zakresu nowych mediów, czy fotografii, czy też projektów kulturalnych. Dzisiaj w sumie na początku planowałam webinar, który poświęcony będzie wybranym narzędziom, ale pomyślałam, że już tak nawet sporo ich było w CEO i zaproponuję troszeczkę coś innego, czyli źródła, z których ja korzystam. Korzystałam jako nauczyciel bibliotekarz, bo też miałam taki swój kilkuletni epizod w życiu, gdzie pracowałam w bibliotekach szkolnych. I tak wiadomo, jak to nauczyciel, starając się o awans zawodowy, tak szukałam tych źródeł, dzięki którym będę mogła podwyższyć swoje kwalifikacje. No też po części, prawda, zdobyć doświadczenie, które potwierdzą to, że się rozwijam, tak, i to, że działam. Więc pomyślałam sobie, że taki przegląd źródeł może być dla Państwa fajny. Mam nadzieję też, że podzielą się Państwo swoimi jakby inspiracjami. Ja tutaj zaproponowałam taki mały podział, chociaż tak naprawdę te strony, które ten temat, jakby tematy tutaj poszczególnych grup, które sobie wydzieliłam, będą się przenikać, więc to nie jest taki sztywny podział. Cieszę się, że widzę, że tu mamy osoby z całej Polski. Dobrze, zacznijmy może od kilka takich zasad współpracy. Starajmy się zwracać do siebie po imieniu, jeśli nie macie nic przeciwko temu. Ja będę starała się tak robić, będzie mi po prostu łatwiej.
Bądźmy wobec siebie wyrozumiali, tak, i to też się łączy z tym, że nie ma głupich pytań. Jeśli macie jakieś pytanie, zadawajcie, ja postaram się odpowiedzieć, jeśli tylko będę potrafiła. Jesteśmy uważni, czyli słuchajmy siebie nawzajem. No, głównie będę tutaj ja mówiła, ale także jeśli macie jakieś rzeczy, z którymi chcielibyście się podzielić, to też jak najbardziej zapraszam do tego, żeby zrobić to na czasie. Zgłaszajcie problemy techniczne, gdyby też się coś działo, jeśli chodzi tutaj o kwestię mojego udostępniania ekranu, ponieważ dzisiaj będę pokazywała Wam dużo stron, więc będę przeklikiwać. Gdyby się coś zadziało, to krzyczcie po prostu, że nie widać. Tak, no i tutaj zachęcam do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą. Przygotowując się dzisiaj do tego webinarium i chcąc stworzyć taki troszeczkę zbiór różnych źródeł, no nie jest możliwością, żebym pokazała wszystko, tak, co jest dostępne w internecie, ale jeśli wy macie jakieś źródła, z których korzystacie i które gorąco polecacie, to gorąco Was do tego zachęcam, żebyście to zrobili i jakby też będę miała dla Was to pierwsze takie zadanie. Przepraszam, jeśli gardło mi będzie wysiadać, mam po prostu problem, ale mam nadzieję, że damy radę. Plan dzisiejszego spotkania podzieliłam sobie go właśnie na takie cztery grupy, które, jak mówię, będą się z sobą przenikać, więc jakby nie jest to sztywny podział. Pierwsze pokażę Wam strony, na których możecie wziąć udział w kursach e-learningowych. Najczęściej będą to kursy darmowe, z których możecie korzystać i po których możecie uzyskać zaświadczenia o udziale. Pokażemy też Wam strony, na których są webinary, szkolenia, tutoriale online, ale także te strony, na których są właśnie te webinary, szkolenia, to także są często inspirujące blogi i strony z różnymi materiałami, tak, czy sposobami pracy z uczniami, z których możecie korzystać, oraz takie inne źródła i materiały, czyli na przykład scenariusze zajęć z zakresu edukacji medialnej, ale nie tylko. Okej, więc pierwsza rzecz, którą pewnie dobrze znacie, przynajmniej ci, którzy biorą udział w webinarach CEO, wiem, że często to narzędzie jest wykorzystywane. Będę Was chciała poprosić o to, żebyście weszli na stronę menti.com. Już Wam podam też kod, który poproszę Was o to, żebyście wpisali na tamtej stronie. Tak, i już udostępniam też ekran. Pytanie jest proste. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Z jakich blogów, stron internetowych poświęconych, powiedzmy, TIK w edukacji, ale też nie tylko, takich, z których korzystacie, chcąc polepszyć swój warsztat pracy, korzystacie? Korzystacie na co dzień? Jakie byście polecili tak innym? I to jest taka prośba o to, żebyście tam chyba maksymalnie możecie 6 odpowiedzi dać. Więc możecie już ich udzielać. My na żywo tutaj będziemy też widzieć. CEO, Operon, Nowa Era, Inspirownia Edukacyjna.
Ja tą prezentację, którą przygotowałam, poproszę Anię, żeby Wam udostępniła i także to teraz właśnie, co wpisujecie, czyli ten tutaj tego wyniki tego MNT też dostaniecie, więc jakby będziecie mogli potem przejrzeć sobie te wszystkie strony, które tutaj padną. Tutoriale na YouTube, biblioteka w szkole. Pistacja. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. Mangow, YouTube. Od razu powiem, że takie strony jak strony wydawnictw czy strony ministerialne pominęłam dzisiaj. Szalone liczby, nauczyciel w sieci, nowa era, kod.org, digitalni kreatywni nauczyciele, super belwsze, inspirownia edukacyjna, edukreatywnie. Z tego, co widzę, to kilka rzeczy, które Wam pokażę, wskazaliście w swoich odpowiedziach, ale pokażę Wam też kilka, których tu nie ma jak na razie, albo których nie przyznaliście się. Dobra, poczekamy jeszcze może minutkę, czy ktoś jeszcze będzie miał ochotę dołączyć? Operom, szkolne inspiracje, wizji, nauczyciel w sieci, digitalnie kreatywni, podręczniki, szalone liczby. Dobra, okej. Okay. Dziękuję Wam bardzo za te odpowiedzi. Tak jak powiedziałam, one są razem z prezentacją, zostaną przesłane Wam. Zaczniemy od e-learningów, od kursów e-learningowych i na początek rzecz, z której korzystam chyba najczęściej rzecz. Platforma Moodle, z której chyba korzystam najczęściej. Jest to Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji Biblioteki w Elblągu. Od razu Was tutaj zachęcam do tego, żebyście przyjrzeli się działalnością swoich bibliotek pedagogicznych, to znaczy zarówno tych wojewódzkich, czy też w miastach, z których jesteście, gdyż oprócz tak oczywiście takiego wsparcia stacjonarnego i kursów stacjonarnych, które one bardzo często prowadzą, też mają niektóre oczywiście z nich mają kursy na platformach Moodle, z których można korzystać, i Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji chyba jest moim ulubionym i korzystałam z niego już kilka dobrych lat temu, jak jeszcze pracowałam w bibliotekach szkolnych i korzystam do dzisiaj, nawet wczoraj ruszył kolejny kurs. Zazwyczaj biblioteki ruszają z nową rekrutacją, znaczy może nawet nie ruszają z nową rekrutacją, ale ogłaszają tak razem z nowym rokiem szkolnym propozycje swoje kursów e-learningowych. Ja Wam właśnie pokażę kilka takich bibliotek, z których korzystałam albo mam zamiar skorzystać. Tutaj możemy właśnie zobaczyć w tym momencie, że Biblioteka Pedagogiczna tak w Elblągu prowadzi w tym momencie chyba trzy kursy. Pierwszy jest poświęcony infografikom,
Drugi kurs, w którym akurat też ja teraz zaczynam, to Edpuzzle. Pokaż mi, ja zapamiętam. I też jest prowadzona rekrutacja teraz na kreator, generator chmury wyrazów, który ruszy 20 stycznia. Jakie kategorie kursów tutaj? Kto jeszcze może wziąć udział? Oczywiście mogą być to nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, tak, i zdobyć nowe umiejętności. Są to bardzo często kursy poświęcone wybranym narzędziom internetowym. Tu mamy pokazane kategorie kursów, mamy cyfrowe opowieści. Zobaczmy, jakie przykładowe kursy odbywały się i na przykład teraz są kursami samokształceniowymi, czyli możecie z nich skorzystać, ale już wtedy nie dostaniecie zaświadczenia uczestnictwa, ale też jest nabór na takie, po których takie zaświadczenie otrzymacie. Mamy tutaj na przykład Story Jumper, tak, Tony Tool, Kizoa, Photostory 3 dla Windows, takie kursy były lub będą. O, przykładowe takie, czyli tak, cyfrowe opowieści, tutaj elektroniczne plakaty, czyli jak możemy się spodziewać, na pewno tutaj tak będą narzędzia, dzięki którym możemy przygotować różnego rodzaju plakaty, ale też infografiki, oprogramowanie biurowe. Czyli standardowe tutaj tworzenie prezentacji, czy też arkusze kalkulacyjne, prezentacje online, których możemy sobie obraz i dźwięk. Testy, krzyżówki i łamigłówki. Wirtualne tablice. Tak, programowanie. Żeby na taki kurs się zapisać, oczywiście musimy założyć sobie konto. Konto tak zakładamy bezpłatnie i te kursy są bezpłatne. I w tym momencie, gdy sobie wybierzemy jakiś kurs, zobaczmy może na przykład tutaj. Teraz jest prowadzona rekrutacja na ten, tak, chociaż nie wiem, czy mnie wpuszczą, ponieważ ja już brałam udział. Nie mogę się na niego zapisać. Po prostu klikamy sobie na wybranym kurs, jest zapisz, tak, i w momencie, kiedy kurs rusza, dostajemy informację na maila, że ten kurs ruszył. Ja mogę Wam pokazać moje kursy. Właśnie w tym momencie odbywa się ten, na jakiej zasadzie to działa. Mamy czas realizacji kursu, czyli jakby nie mamy do niego dostęp przez cały rok szkolny. Mamy tutaj motywację do tego, żeby w odpowiednim czasie to skończyć. Mamy przygotowane materiały. Niestety tutaj Wam nie pokażę, dlatego że jakby tutaj biblioteka nie wyraża zgody na to, żeby upowszechniać materiałów. Materiały tutaj są w postaci pliku PDF, który możecie sobie także też pobrać na swój komputer i też w każdym momencie do niego wrócić, jeśli będziecie czegoś potrzebowali. I macie tam przedstawiony print screen, krok po kroku od założenia konta, powiedzmy na danej stronie, tak, czy w danym narzędziu.
narzędziu, po kolejne kroki, jak z nim pracować, oraz zadania. Zadania, które wykonujecie i przesyłacie, są one oceniane przez osobę prowadzącą. Dostajecie także właśnie informację zwrotną na temat tego zadania i na podstawie wypełnienia tych wszystkich zadań jest wystawiane zaświadczenie. Bardzo polecam właśnie Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji, gdyż materiały są bardzo dobrze przygotowane. Oczywiście, jeśli podane jest, że kurs trwa w sumie kilkanaście godzin, to jeśli trochę narzędzi internetowych ogarniacie, to na pewno poradzicie sobie szybciej i nie będzie to takie czasochłonne. Natomiast daje duże możliwości, tak, i poznania też dużo ciekawych narzędzi. To był Elbląg, ale także podobną platformę ma też tutaj kolejna biblioteka, to jest Helm. Ostatnio, chyba pierwszy raz w zeszłym roku korzystałam z tej platformy zdalnej edukacji, Biblioteki Pedagogicznej w Helmie. Tutaj jest oczywiście na początku jest informacja, jak zapisać się na kurs. Oczywiście też musimy sobie założyć konto, żeby mieć możliwość zapisania się na taki kurs. W tej chwili odbywają się takie. Ja ostatnio robiłam sobie właśnie ten Plickers, też jest bardzo fajnie zrobiony. Dodatkowo tutaj też, jeśli chodzi o Helm, oni nagrywają też filmiki, można sobie też obejrzeć filmik, jak krok po kroku coś zrobić w danym narzędziu, o którym się uczymy. Tutaj, tak, to jest przykładowy właśnie przykładowy kurs, który możecie zrealizować. I też jest wszystko od początku, od momentu założenia konta, po krok po kroku, tworzenie akurat tutaj w przypadku tego narzędzia klas, tworzenie quizów. Tak, każdy tutaj rozdział ma swoje narzędzia, tak, mamy film instruktażowy krok po kroku, nie tylko w języku polskim, ale też w języku angielskim, jak zrealizować daną czynność. No i oczywiście też mamy zadania, po których zostajemy ocenieni, otrzymujemy certyfikat na mail. To był Helm. Kolejna biblioteka to jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, która również oferuje kursy. W tym momencie mamy tworzenie quizów i gier dydaktycznych w Bambuzl, jeśli dobrze wypowiedziałam. Tworzenie zasobów cyfrowych Symbalo, cyberprzestępczość, niebezpieczeństwa czyhające w sieci, wybrane aspekty prawne, cyberprzemoc i główne zagrożenia w sieci, ale także Wakelet i inne rzeczy. Tutaj, jeśli zauważycie, jest mała, drobna różnica niż w poprzednim, gdyż tutaj mamy klucz dostępu. Bez klucza dostępu nie zapiszemy się na dane szkolenie. Klucz dostępu otrzymujemy od osoby prowadzącej to szkolenie. Jeśli otrzymamy, wtedy klikamy ten klucz i klikamy zapisz mnie i mamy dostęp do danego kursu. Dobrze. Kolejna biblioteka to tym razem miejska biblioteka i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Również ma bogatą ofertę kursów e-learningowych, które również są skierowane do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Tutaj zobaczmy sobie może też kursy, może jakiś was zainteresuje. Oczywiście też się zapisujemy,
musimy się zalogować przed przystąpieniem do kursu. Mamy podział na kategorie: grafika, infografika, komiksy. Mamy też materiały do lekcji, z których możemy skorzystać. Opowiadaj, prezentuj. Quizy. Twórcze, ciekawe dokumenty, pigułka wiedzy, mapy myśli. Możecie też zauważyć, że niektóre narzędzia się powtarzają, prawda? No, wiadomo, powiedzmy, Padlet jest bardzo popularnym, tak, czy Geniali też jest bardzo popularnym narzędziem, więc ale na przykład ja nie znałam i z chęcią poznam Animakera. Tutaj widzicie, nie jest dostępny kurs, znaczy klucz dostępu do kursu nie jest wymagany, czyli po prostu klikam zapisz mnie i witamy już w kursie i tutaj mamy kolejne jakby etapy tego kursu, czyli jak zaczynamy pracę z programem, czas na konkrety, dodawanie tekstu i zdjęć. W tej chwili mam tutaj napisane ograniczone, dlatego że muszę po prostu założyć konto. Muszę po prostu zrobić to pierwsze zadanie, czyli założyć konto na Animaker. I wtedy będę mogła już dalej korzystać z kursu. Kolejna platforma to platforma Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia Józefa Lompy w Katowicach. Też Modo, więc na bardzo podobnej zasadzie. Czasami tutaj tylko strona wizualna się różni. W tej chwili trwa nabór uczestników do takich kursów jak Educandy, Quizizz, Wordwall, Jigsaw Planet, Photo College, Photo Editor. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy też szkolenia zakończone, ale też te, do których będzie można dołączyć później. Ja w tej chwili zapisałam się na taki kurs, jeszcze go nie zaczęłam. I tutaj podobnie mamy też PDF, w którym mamy wytłumaczone jakby kolejne etapy tego kursu. Mamy przykładowe ćwiczenia, tak, linki do przykładowych ćwiczeń, czy krok po kroku, czyli po prostu krok po kroku, jak poznać to narzędzie. Kolejna biblioteka to Biblioteka Pedagogiczna w Krakowie, wojewódzka. Tutaj nie musicie mieć konta, możemy się zalogować jako gość i wtedy mamy też dostęp do kursów. Tutaj mamy nawet informację, że kurs dostępny jest po zalogowaniu jako gość. Więc mamy tutaj uniwersalne narzędzia na lekcje, wirtualna tablica korkowa, a nawet tworzenie e-książeczki, komiks na trzy sposoby, puzzle online na lekcji, ale też dotyczące netykiety. Czy tutaj generatory krzyżówek, szkolne tiki, łatwe triki, avatar maker, kreator postaci. Tak więc jest naprawdę z czego wybierać.
Tak, zaglądam, czy nie macie jakichś pytań do tej części. I to były takie właśnie kilka przykładów kursów e-learningowych zupełnie bezpłatnych, z których możecie korzystać i z których polecam korzystać. Też bardzo polecam platformę edukacyjną Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która ma kursy learningowe, co prawda nie poświęcone narzędziom internetowym, ale też bardzo ważnym zagadnieniom, takim jak bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci. Tu mamy kurs poświęcony dla profesjonalistów, ale także na przykład dotyczący diagnozy przemocy rówieśniczej, więc także coś dla psychologów czy pedagogów pracujących w placówkach szkolnych, oprócz kursów dla profesjonalistów. Są też internetowe kursy dla uczniów. Ja pracując w bibliotece szkolnej bardzo chętnie korzystałam właśnie na lekcjach bibliotecznych z tych kursów e-learningowych przygotowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, kiedyś Fundacja Dzieci Niczyich, czasami jeszcze mi się miesza ta nazwa. Mamy tutaj też oczywiście gotowe scenariusze zajęć, z których możemy sobie skorzystać, możemy sobie je... O. Możemy sobie pobrać pliki, których potrzebujemy. Fundacja też organizuje często konferencje i szkolenia otwarte. Tak, jest taka duża konferencja poświęcona właśnie bezpieczeństwu dzieciom i młodzieży właśnie w internecie. Pracując w szkole, po prostu co roku brałam udział w tej konferencji. Bardzo dużo ciekawych zagadnień, ciekawych wystąpień, ale też warsztaty czy możliwość uzyskania tak tych materiałów edukacyjnych. No i są też materiały edukacyjne, które sobie możemy pobierać i z których możemy korzystać. Tak jak powiedziałam, zarówno dotyczące bezpieczeństwa w sieci, jak i kwestii wykorzystywania chociażby dzieci. Tutaj mamy na przykład bezpieczny poradnik, bezpieczny media poradnik dla rodziców, która broszura informacyjna. To jest wszystko w postaci pliku PDF, możemy sobie wykorzystać. Oni mają też tutaj platformy typu sieciaki.pl dla dzieciaków w wieku 9-11 lat. Jest to taka platforma edukacyjna, którą też można spokojnie wykorzystywać na zajęciach właśnie poświęconych bezpieczeństwu w sieci. Mamy tutaj różne zadania, ale też mamy serwis edukacyjny dla młodszych dzieci w wieku 4-6 lat dotyczący właśnie bezpiecznego korzystania z internetu, necio.pl, sieciaki.pl. Kiedyś były też takie organizowane wakacyjne pikniki, gdzie można było zamówić pakiet edukacyjny i w oparciu o niego zrealizować na przykład w szkole w ramach powiedzmy ferii, w ramach zajęć wakacyjnych, przepraszam, takie właśnie zajęcia wakacyjne. Okej, to była taka pierwsza część, którą tutaj nie będę się przełączać na prezentację, tylko tutaj sobie ją otworzyłam też w przeglądarce. Kolejny jakby dział, który wyodrębniłam, czyli webinary, szkolenia i tutoriale online. No i pierwsza rzecz, oczywiście, to jest CEO, czyli Centrum Edukacji i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Skoro tu jesteście, to ją znacie na pewno bardzo dobrze.
Jeśli interesują Was ciekawe i darmowe webinary, tak, to CEO też jest dobrym źródłem takowych. Tutaj macie, gorąco polecam tak zajrzeć na YouTube'a CEO, gdyż tutaj są wszystkie wcześniejsze webinary, które do tej pory się odbyły. Możecie je sobie obejrzeć, podszkolić się, jeśli nie mieliście wcześniej okazji. No, z tych, które już się były, nie otrzymacie certyfikatu, tak, ale wiedzę jak najbardziej. Z tego co wiem, jakby do połowy lutego chyba, czy też do końca lutego, jakby w dalszym ciągu są przygotowane webinary i na pewno później też jeszcze będą realizowane, więc gorąco polecam śledzić poczynania Centrum Edukacji Obywatelskiej, tym bardziej, że są to webinary nie tylko poświęcone narzędziom tak internetowym, narzędziom TIC, ale też takimi zagadnieniami jak na przykład uważność, tak, czy innymi, które są potrzebne, tak, w pracy, które są przydatne w pracy nauczyciela, ale nie tylko. Jak Ania wspomniała, tak, teraz jest już też nabór do nowych programów Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jakby też gorąco polecam. Polecam też przejrzeć publikacje, które CEO przygotowuje. One też są bardzo często nieocenionym źródłem inspiracji i pomocnym takim narzędziownikiem do tego, żeby realizować projekty razem z Waszą grupą młodzieży. Kolejna strona, którą Wam polecam, to jest Czas na Progres Dariusza Martynowicza. Tutaj od razu sobie uruchomię kilka rzeczy, gdyż tak, Czas na Progres. To jest strona, na którą, tak, to jest strona Czas na Progres, na której możecie skorzystać z bezpłatnych materiałów, które zostały przygotowane. Czas na Progres, Darek, jeśli mogę tak powiedzieć, prowadzi zarówno szkolenia płatne, jak i nieodpłatne. A propos nieodpłatnych, to nawet tutaj zbliża się takie wydarzenie jak bal karnawałowy z kanwą Geniali i Łakaletem. O, wyświetliło mi się. Darmowe szkolenie to jest szkolenie, w którym, żeby w nim wziąć udział, należy dołączyć do grupy Progresownia. Tutaj zaraz może mi się wyświetli. Szkolenie będzie 25, więc jeśli macie wtedy czas, to polecam wziąć udział, tak. Tym bardziej, że jak tu jest ogłoszone, będzie też możliwość skorzystania z gotowych materiałów, jak i otrzymania zaświadczenia. I będziecie mieli możliwość między innymi zaprojektowania sudoku, stworzenia gazet, jak i fiszek w Canwie, tak, poznania różnego rodzaju quizów w Geniali, czy wykorzystanie Łakaleta do kreatywnych lekcji. Czas na Progres polecam tutaj także polubienie strony na Facebooku i dołączenie do grupy. Ja korzystam zarówno z bezpłatnych, jak i płatnych szkoleń przygotowanych przez Darka. Tutaj dlaczego warto też
dołączyć do takich grup jak na przykład Progresownia, dlatego że jest to też doskonałe źródło materiałów, które możemy wykorzystywać na lekcjach. Na niedawno nawet się coś pojawiło. Tutaj akurat arkusz dotyczący tak do wdrukowania dla nauczycieli klas 1-3 wreszcie razem, czyli powrotu do szkoły. Sobie też, który możemy wykorzystać przy powrocie akurat za ławki szkolne, a nie te wirtualne. Tak więc to jest dobre, bardzo dobre źródło do tego, żeby czerpać materiały, nową wiedzę, tak, i żeby też się sieciować, poznawać nauczycieli, którzy także chcą się rozwijać, którzy chcą się dzielić swoim doświadczeniem. Dobrze. Coś mi tutaj zwalnia. Mamy też sklep, jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie szkolenia są prowadzone obecnie. Tutaj widzę, że 3 lutego mamy lekturownik egzaminacyjny. Kreatywne opracowanie lektur do egzaminu ósmoklasisty. 3-godzinne szkolenie online, e-book z kreatywnymi ćwiczeniami na lekcje, zadaniami domowymi do każdej lektury obowiązkowej i ćwiczeniami egzaminacyjnymi. Ale też mamy, widzę tutaj, promocyjne. Czasami są to kursy, które jakby odbywają się na żywo i możemy w nich brać udział, a czasami po prostu materiały, które w formie nagrania, powiedzmy, wideo dostajemy i który już możemy sobie realizować w dowolnym czasie. Widzę, że tutaj akurat jest promocja na narzędzia TIK w przedszkolu w klasach 1-3, 30 zł, Google Classroom i inne narzędzia do nauki zdalnej. Też jest szkolenie poświęcone kanwie, zdalne hybrydowe wychowanie fizyczne. O, to może być bardzo ciekawe. Tutaj mamy też jakiś digipak Canva. Także Canva, Amaze, narzędzia Microsoftu. Czyli jest troszkę tego, ale także, jak tu wspominałam, bezpłatne materiały, z których możemy korzystać i które możemy sobie wykorzystywać na lekcjach. Dobrze. Okej. Kolejna rzecz, którą Wam chciałam polecić, to są edutriki Agnieszki Halickiej. Teraz też sobie wejdziemy na Facebooka Agnieszki. Na jej stronę. Dobrze. I Agnieszka jest ambasadorem Geniali w Polsce. Więc bardzo skupia się na tym narzędziu. Możecie sobie na jej stronie znaleźć samouczki, takie tutoriale, instrukcje, które pomogą Wam w oswojeniu tego narzędzia, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ale też jest grupa. Ja niestety do tej grupy nie należę, ale na pewno jest godna uwagi. Tak, to jest przestrzeń po prostu, tak, do współpracy dla nauczycieli.
którzy wykorzystują narzędzia internetowe w edukacji, którzy wykorzystują narzędzia w swojej pracy. Agnieszka też tutaj organizuje cykl spotkań Genialni Inspiratorzy. Teraz chyba będzie odbywał się drugie spotkanie. Ono będzie 27 stycznia o godzinie 20 i będzie poświęcone geograficznym escape roomom. Więc polecam po prostu wziąć w nim udział, jeśli macie czas. Zresztą teraz tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj jeszcze wam triki. Widzę, że link mi się skasował przez przypadek, ale go dodam do prezentacji, którą wy otrzymacie. Agnieszka ma też swój oczywiście kanał na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć wszystkie do tej pory zrealizowane przez nią nagrania, zarówno w formie webinarów, jak i tych tutoriali. Jest także pierwsze spotkanie z cyklu Genialni Inspiratorzy. Tutaj było poświęcone, jak tworzyć genialne materiały do nauki kodowania. Ale tutaj mamy też na przykład geniali dla początkujących, czy też wcześniejsze filmy poświęcone poszczególnym jakby elementom, które możemy w geniali tworzyć. Na przykład jak nagranie audio, tak, interaktywne kostki, koło do losowania. Ale widzę, że też pierwsze kroki na blogerze, czy też Wacket. Więc też, kanał na YouTube, który jest warty śledzenia. Okay. Kolejna rzecz to są specjalni.pl. Kolejna rzecz, kolejna strona. Zety Czechowskiej i Jolanty Miejkowskiej. To jest o tyle ciekawa strona, że pokazuje, w jaki sposób stosować TIG w szkołach specjalnych. Stąd nazwa specjalni.pl. Dziewczyny prowadzą stronę, oczywiście swoją stronę na Facebooku. Pokażę wam też tutaj zaraz stronę www, z której możecie pobrać między innymi materiały już gotowe, przydatne do pracy w szkołach specjalnych. Ale myślę, że nie tylko. Że mogą być one super inspiracją do pracy z innymi grupami, na przykład wiekowymi. Dziewczyny też prowadzą płatne szkolenia i też można wziąć udział, ale też mamy opcję bezpłatną. Zobaczmy sobie opcję bezpłatną. Więc mamy na przykład programy do tworzenia elektronicznych książeczek, aplikacje do tworzenia prezentacji, czy też konkretne narzędzia, które możemy obejrzeć. Mamy też płatną ofertę szkoleń i tutaj mamy już praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zetikowana Polska, praca z uczniem z zespołem Aspergera, czyli nie tylko tak poświęcone narzędziom TIG, ale też które pomogą nam w
pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Jest tego troszkę, jest w czym wybierać. Oczywiście tutaj też jest możliwość zamówienia szkoleń dla rad pedagogicznych. Mamy też materiały, które mogą być pomocne w pracy z uczniami. Przepraszam bardzo. Tu akurat mamy część materiałów bezpłatnych, część jest płatna. Tak możemy sobie dodać do koszyka i pobrać te materiały i potem wykorzystywać je na ten. Dziewczyny oczywiście też prowadzą webinary. No to jest akurat płatne szkolenie online. To jest też właśnie strona dziewczyn, gdzie macie też coś na kształt bloga i też przykłady inspirujących materiałów, które można wykorzystywać na lekcjach. Tutaj akurat platforma z manipulatorami matematycznymi. Wpis poświęcony temu zagadnieniu. Zimowe sporty. Gazetka. Zabawy integrujące uczniów. O, miesiące z bingo. Tak, którą sobie możecie pobrać i wykorzystywać na swoich zajęciach. Zerkam. Okej. Kolejna strona to nauczyciel w sieci. Tak, blog tworzony przez pasjonatów edukacji, którym tak mamy oczywiście możliwość zapoznania się z różnymi ciekawymi artykułami. Mamy tutaj też e-book o edukacji zdalnej, który możemy odebrać jako prezent. No i oczywiście mamy też ofertę kursów. Kursy są płatne. I tu mamy zarówno kursy dla nauczycieli, jak i też kursy, które można zakupić w pakiecie dla szkół. I zobaczcie. Mamy nawet kursy prowadzone przez Agnieszkę Halicką, o której przed chwilą Wam mówiłam. I mamy oczywiście też inne, jak efektownie uczyć matematyki w klasach trzecich, jak się uczyć i nauczyć tego innych. Nauczyciel na Instagramie, niezbędnik kreatywnego wychowawcy. O, to jest kurs dla mnie. Sketchnoting, źle wymawiam. No oczywiście taki pakiet kursów może zostać wykupiony przez waszą dyrekcję i też jest dostęp do
nagrania webinarów, które były organizowane. Tutaj też jakąś kwotę trzeba wpłacić, żeby uzyskać dostęp do takiego webinaru. Oczywiście też jest strona na fanpage'u, którą myślę, że też warto śledzić. Nawet widzimy tutaj, że mamy dzisiaj o 20:00 bezpłatne szkolenie online skierowane do dyrektorów i nauczycieli, jak kolekcjonować cyfrowe informacje w OneNote. A tutaj też jakby nie wspomniałam o tym, ale zanim kupicie ten kurs, który oferuje nauczyciel w sieci, to możecie też skorzystać z bezpłatnej wersji demo, która wam pokaże tak, jak to będzie wyglądało, i po takim demo możecie się zdecydować, czy na pewno chcecie skorzystać z tego kursu, czy też nie jest on dla was. Akurat widzę, że na to szkolenie dzisiaj, że nie obowiązują zapisy, ale też nie ma zaświadczeń certyfikatu, gdyby ktoś chciał, bo czasami pojawiają się takie pytania. I dzisiaj o 20:00 bezpośrednio na Facebooku nauczyciela w sieci, czyli na tym odbędzie się to szkolenie, więc jeśli nie będziecie zmęczeni, to możecie jeszcze skorzystać. Kolejna rzecz, którą może znacie, chociaż nie padła. Wspominam o tym portalu tak poświęconym właśnie nowoczesnej edukacji, dlatego że też w ramach Akademii Cyfrowego Edukatora, która jest realizowana we współpracy z Microsoftem, oni też organizują webinary bezpłatne. ednews.pl, czyli strona tak poświęcona nowoczesnej edukacji, też myślę, że źródło ciekawych artykułów, inspirujących wpisów. O, tutaj widzę właśnie, że na przykład autorkami najnowszego są Zyta Czechowska i Joanna Majkowska, o których wam wspominałam. Myślę, że coś warte do poczytania, tym bardziej, że tutaj nam i mamy jakiś, coś w stylu samouczka krok po kroku o jednej z funkcjonalności Microsoft Teamsów. Tak, mamy tutaj oczywiście też narzędzia. Wpisy poświęcone właśnie narzędziom. Jest też sekcja dla rodziców. Tak, jest też sekcja poświęcona szkołom i nauczycielom, nowoczesnej edukacji, badaniom. Czyli bardzo, bardzo dużo informacji, z których możecie korzystać. Oczywiście jest też strona na Facebooku, którą też warto polubić i być na bieżąco. I tutaj, o czym wspominałam, czyli webinary, no nie tylko webinary, bo akurat tak to jest kanał na YouTubie, którym jest realizowane, w których jest dużo różnych treści, ale tu właśnie są te webinary, te wszystkie takie z słówką, to są właśnie te z tej Akademii Cyfrowej, tu jest akurat Akademia Cyfrowego Dyrektora i badanie potrzeb, feedback i ewaluacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ale też mamy, jak na przykład zadbać o dobre relacje i relacje w szkole, prowadzone chyba przez panią Flobo, o której też powiem
Za chwileczkę. Tak, Marta Florkiewicz-Borkowska. Nowe funkcje Microsoft Teams dla edukacji, komunikacje w współpracach w zespołach nauczycielskich. Oczywiście tutaj wiadomo, że webinary sponsorowane przez Microsoftu, więc pokazujące funkcjonalność ich narzędzi, ale myślę, że też warto się im przyjrzeć, jeśli z nich korzystacie, a wiem i znam niektórych nauczycieli, którzy właśnie korzystają. eTwinning Polska. Nie wiem, czy ktoś z Was należy do tej społeczności, do tego programu, tak? To społeczność, która gromadzi szkoły i przedszkola z całej Europy i chyba nie tylko Europy. Współpracują się tu, współpraca polega na Na, bazuje na mediach elektronicznych, więc jakby też bardzo, bardzo na czasie. Tutaj Wam polecam tę stronę z tego względu właśnie, że mamy tutaj gotowe scenariusze lekcji, nawet jeśli nie jesteście członkami eTwinningu, nawet jeśli nie bierzecie udziału w tych programach, to możecie sobie przejrzeć te materiały i być może się zainspirować, czy też skorzystać. Zobaczmy, tutaj mamy lingwistyczny, na przykład Escape Room, z którego możemy skorzystać. Gotowe materiały. Mamy też ciekawe projekty, czyli projekty, które zostały zrealizowane w różnych regionach, nie tylko polskie, ale też inne, zagraniczne, europejskie, którymi możemy się zainspirować, jeśli chodzi o ten. Są publikacje. Których też możemy korzystać, ale też są webinary i nagrania z webinarów, które są dostępne na stronie YouTube eTwinning Polska. Tutaj mamy nawet reprezentantkę z Lublina, Anetę Rzadziewską, która, widzę, przygotowała webinar. Kojarzy się też książka. Narzędziownik eTwinera, czytanie i tikanie, czyli coś, co myślę, że będzie można spokojnie wykorzystać w bibliotekach szkolnych. Ale tutaj widzę, że jest też webinar TIK dla polonistów, czy TIK w edukacji przyrodniczej, TIK w logopedii. Dalej tutaj edukacja polonistyczna, edukacja językowa. TIK nie tylko dla informatyków, TIK w edukacji historycznej, w edukacji matematycznej. Bardzo, bardzo dużo, dużo wiedzy, tak, którą możecie wykorzystywać w swojej pracy w szkole, ale nie tylko w szkole, ale też po prostu z grupą młodzieży. Więc też polecam zajrzeć na eTwinning. Dałam tu jeszcze, troszeczkę się wahałam, czy dać, czy nie dać, ponieważ mentor to jest tak firma, która sprzedaje systemy audiowizualne i być może macie nawet w swojej szkole tablicę interaktywną albo monitor zakupiony dzięki tej firmie albo ten, ale zdecydowałam się dlatego, że
Prowadzą coś takiego jak poniedziałki z ekspertami. Jest to też cykl webinarów, z których nagrania są dostępne na stronie, na kanale YouTube Mentor Polska. I mamy tutaj na przykład tak webinar poświęcony filmowym wspomnieniom w Canwie, o tym, jak ładniej pisać w online'ach. Oczywiście też tutaj mamy reklamowe filmiki, ale też jest na przykład Nearpod z panią Flobo, o której za chwileczkę też powiem, czy wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych. Pomimo tego, że to taka komercyjna bardzo działalność, to o niej wspominam. Jest jakiś też e-kurs TIK na TAK, o którym nie mogę się wypowiedzieć, gdyż nie mam tablicy interaktywnej ani monitora marki MyBoard. Natomiast jeśli w Waszej szkole jest, to może warto sprawdzić szczegóły i wziąć udział w tym e-kursie zakończonym. Jest oczywiście formularz zgłoszeniowy. 5 profesjonalnych lekcji wideo. Podejrzewam, że to też może być przydatne właśnie do pracy z taką interaktywną tablicą. Są tu też wspomniane darmowe otwarte webinaria w 2021 roku. Nie korzystałam z nich, więc też jakby nie wiem. Chyba po prostu wchodzi się tutaj w dany link i można z nich korzystać. Natomiast te nagrania z tych webinariów pojawiają się potem właśnie tutaj na tej stronie Mentor Polska na YouTubie. Więc jeśli nie uda się na żywo, tak, to można potem w późniejszym czasie z nich skorzystać. Zerknę sobie, czy nie macie jakichś pytań? Nie. Dobra. Okej, okay. Tutaj jakby kolejna rzecz, inspirujące blogi i strony, co tak naprawdę, tak jak wszystko się przenika, jak już wspomniałam. Zacznę od biblioteki aplikacji, tutaj z lubelskiego podwórka, jeśli mogę tak powiedzieć, bo jej autorką jest Monika Szmejchal-Zarzeczna, która jest kierowniczką tutaj nowo otwartej filii Biblioteki Miejskiej w Lublinie. I rzecz bardzo świeża, ponieważ zrealizowana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka aplikacji Twój cyfrowy narzędziownik. To jest strona internetowa, ale też jest oczywiście fanpage na Facebooku. Proszę, nawet tutaj widzę, że Monika zebrała darmowe kursy e-learningowe. Kilka ciekawych propozycji, zaraz sobie zajrzymy. I co tu mamy? Tak, mamy tutaj właśnie taką biblioteczkę aplikacji podzieloną na różne kategorie, czyli mamy na przykład animacje, mamy korektę tekstów, rozszerzona rzeczywistość, ankiety, mapy myśli, spotkania online, edycja zdjęć, planowanie działań, tworzenie komiksów. Jest tu trochę, nawet wsparcie osób z niepełnosprawnościami, gry, quizy, tak? Jest to biblioteczka, akurat ten, który mnie interesował, Animaker.
I mamy sobie tutaj, tak, oczywiście informacje o tej aplikacji, tak, czy ona wymaga zakładania konta, czy nie, czy możemy korzystać, na jakich urządzeniach możemy z niej korzystać, tak, do czego możemy ją wykorzystywać, ale to jest wszystko też fajnie poszerzone o nagrania. Tak, podobnie jak w innych aplikacjach. Krótkie takie tutoriale dotyczące właśnie omawianej aplikacji. O, jasnoopis. To wszystko jest ma podobny szablon, jeśli chodzi o opis. Tak, do niektórych, tak jak wspomniałam, jest podany jeszcze dodatkowy filmik, do niektórych nie. Mamy też dział poświęcony otwartym zasobom i tutaj możemy sobie jeszcze akurat nie jest, widzę, gotowy, ale mam nadzieję, że będzie. Też Monika tu przygotowała scenariusze, z których można korzystać, tak, które można swobodnie modyfikować. Tu mamy na przykład scenariusz Kosmicza podróż z małym księciem. Można sobie go pobrać. Coś dla młodzieży, moja historia, mój film. Coś dla dorosłych, dzieło w sieci, gdzie szukać, jak korzystać, jak świadomie publikować. Jest to taka, jak wspomniałam, świeżynka, więc jeszcze nie wszystko jest uzupełnione. Mam nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijał. Trzymam mocno kciuki za to, bo to bardzo fajny pomysł. Tutaj widzę, że jeszcze jakieś informacje o szkoleniu, które Monika prowadziła, cyfrowy narzędziownik pracownika instytucji kultury. Też mogło być bardzo ciekawe szkolenie. Zobaczmy tutaj na darmowe kursy learningowe, które mogą Ci się przydać. O, czyli taki też zbiór platform, z których możemy korzystać do nauki. Widzę, że zarówno poświęcone jakimś narzędziom internetowym, jak i zarządzanie, rozwój osobisty. Kanał na YouTubie też. Na YouTubie też już macie konkretne po prostu tutoriale do aplikacji, o których Monika mówi na swojej stronie. Dobrze. Okej. Okay. Pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska, o której już troszeczkę wspominałam. Nauczycielka roku 2017. Bardzo, bardzo inspirująca osoba, inspirujący nauczyciel, którego warto polubić na Facebooku. Niedawno też powstała przestrzeń, stworzona właśnie przez nią dla entuzjastów platformy Nearpod. Tutaj jeszcze też nie należę, gdzie można się dzielić między innymi lekcjami, tak, stworzonymi przez siebie, ale są też wskazówki, porady. Jest też oczywiście kanał na YouTubie pani Flo, gdzie między innymi jest Nearpod krok po kroku, ale także inne działania pani Flobo, Pożeracze Smutku
super projekt, któremu też polecam się przejrzeć, które oj, przepraszam Was bardzo. Tak, pożeracze smutków mają swoją własną stronę. Tak, to jest projekt realizowany przez uczniów i polega na tworzeniu takich oto pięknych pożeraczy smutków. Mieliśmy też przyjemność gościć panią Flobo w Lublinie, gdzie tworzyliśmy właśnie w ramach jednego z projektów Fundacji Piąte Medium pożeracze, takie pożeracze smutków dla dzieci, dzieci onkologicznych, dzieci przebywających w szpitalach, na podstawie projektów, które oni sami stworzyli, czyli narysowali, jakiego pożeracza smutków by chcieli mieć i potem na podstawie tych rysunków zostały stworzone takie pożeracze uszyte. Kolejna rzecz, kolejna strona, nieś przeciętna polonistka, też blog, coś dla nauczycieli języka polskiego. Tutaj bardzo fajny pomysł na pracę z uczniami, wrzucić lekturę na Netflix. Tutaj akurat nieprzeciętna polonistka sama zainspirowała się i ten pomysł dostosowała do swojej lekcji, na której uczniowie mieli stworzyć serial Pan Tadeusz, tak? Jak on wyglądał jakby mógł wyglądać, gdyby znalazł się na Netflixie. Czyli musieli stworzyć samodzielnie opisy poszczególnych odcinków. Każdy odcinek to była jedna księga. Tak, wybrać odpowiednie zdjęcie, które nadawałoby się do danej księgi. I to była taka, myślę, że dosyć ciekawa lekcja. Sama z chęcią bym wzięła udział. Możemy sobie tutaj też zobaczyć. Oczywiście jest dostęp właśnie do materiału. Możemy sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Sezon pierwszy Pana Tadeusza. Oczywiście są tutaj materiały, z których możecie korzystać, które możecie pobierać i potem wykorzystywać na swoich lekcjach. Powiedzmy tutaj na przykład bingo poświęcone motywom. Ale też narzędzia TIC, z których najczęściej korzysta nieprzeciętna polonistka. Też taki zbiór narzędzi do wykorzystania. Oczywiście też mamy fanpage na Facebooku, który myślę, że też warto śledzić. Dobra. Teraz troszeczkę trzy w sumie strony poświęcone notatkom wizualnym. Z chemii, tutaj akurat mamy notatki wizualne z chemii i z biologii, z których które też możecie wykorzystywać podczas swoich ten. Ja zazdroszczę po prostu talentu. Chciałabym umieć takie notatki tworzyć i troszeczkę żałuję, że za moich czasów w szkole nie było to popularne, bo być może te nauki ścisłe byłyby dla mnie łatwiejsze do przyswojenia. No tutaj powiedzmy na przykład, czy ocet da nam w kość biologia. Taka notatka w postaci
za zadań. Czy tutaj mamy coś z chemią? Tak, kolejne też notatki wizualne, tym razem matematyka i fizyka. Które możecie też sobie pobrać z dysku Google. One są przygotowane w formie PDF-ów i też wykorzystywać podczas swoich zajęć. Mamy czworokąty, jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty. Pani od fizyki, to kolejne, no, tutaj kolejne notatki od fizyki. Też są dostępne do pobrania z dysku. Na przykład tu mamy notatkę dotyczącą ciepła. Super wizualnie do wydrukowania i powieszenia w klasie, czy też tak, czy też przesłania uczniom, czy też zrealizowania w formie gazetki. Kolejna lekcja w sieci to jest społeczny projekt nauczycielski. I to jest bardzo rozbudowana strona. Mamy ją podzieloną tutaj na kolejne etapy edukacji, tak, kolejne klasy, przedmioty. Co tutaj możemy znaleźć? Powiedzmy na przykład język polski, klasa czwarta. Różnego rodzaju materiały, które możecie wykorzystywać też podczas swoich lekcji. Tu mamy akurat powtórzenie pisowni wyrazów z RZ, Rz, U, zamknięte, U otwarte, CH i H. Gotowe lekcje, z których możecie korzystać, w oparciu o których możecie bazować, często wykorzystujące właśnie nowe technologie, narzędzia. Też jest oczywiście w fanpage na Facebooku. Polecam też przejrzeć. Oczywiście to ktoś wspominał, Super Belfry, czyli blog, narzędziownik, pomysłodajna. Super Belfry LP, oni też mają swoją grupę na Facebooku. Z tego czasu, jak byłam nauczycielem, to należałam do tej grupy. No teraz niestety już nie jestem, bo też nie jestem nauczycielem. Dużo ciekawych wpisów, tak, pomysłów. Które możecie wykorzystywać, projektów, narzędziowni. Z których też jakby możecie czerpać. Webinaria, Super Belfry też mają oczywiście swój kanał na YouTubie. Są tutaj ciekawe nagrania z wydarzeń, które były kiedyś realizowane. Super Belfry nocą, to był bardzo, bardzo, bardzo fajny cykl poświęcony różnym zagadnieniom prowadzonym przez właśnie Super Belfrów, więc też polecam. To prawda, materiały 3 lata temu,
ale myślę, że pewne inspirujące treści w dalszym ciągu są aktualne. Pan Belfer, jeśli potrzebujecie wideolekcji z chemii, to polecam bardzo pana Belfra. Jego blog, możecie tutaj zarówno znaleźć inspirujące wpisy, jego fanpage i oczywiście kanał na YouTubie. Gdzie właśnie są wideolekcje związane z chemią. No tutaj ja też bardzo żałuję, że nie miałam w szkole podstawowej chociażby takiego chemika, który w taki ciekawy i przystępny sposób tłumaczyłby zagadnienia związane z chemią. Więc polecam zajrzeć sobie pana i obejrzeć pana Belfra. Po cudzemu to z kolei coś dla osób związanych z językiem angielskim. Alena Witt jest autorką Po cudzemu. Bardzo mi się podoba to, że ona w swoich filmikach nawiązuje do filmów, tak? Jeśli tłumaczy jakieś zagadnienie, to bardzo często też pojawiają się urywki z wybranych filmów, które pomagają w tłumaczeniu tego zagadnienia. Więc też myślę, że fajny pomysł do tego, żeby podrzucić swoim uczniom, jeśli mają problem z językiem angielskim lub czegoś nie rozumieją. Bardzo kanał bardzo bogaty w treści, ale też jeśli uczymy się tak my języka angielskiego, to też może być dla nas bardzo, bardzo przydatne. Oczywiście też jest fanpage na Facebooku. Pistacja, tutaj ktoś też wspominał o tej stronie, tak, tu mamy darmowe wideolekcje z matematyki, z fizyki, z chemii, wszystko jest zgodne z podstawą programową, wybieramy sobie dowolny przedmiot, tak, interesujący nas temat, i możemy korzystać z tych materiałów, czy też na lekcjach, tak, czy też przygotowując się może jakieś inspirujące treści. Są też inspiracje, przewodniki, z którymi myślę, że też warto się zapoznać. Oczywiście obowiązkowa strona na Facebooku. Tutaj jeszcze edugatki, jeśli poszukujecie jakiegoś ciekawego podcastu dotyczącego edukacji, skierowanego właśnie do nauczycieli, ale nie tylko nauczycieli, to właśnie polecam edugatki.pl. Prowadzą go Jacek Staniszewski i Marcin Zarut, którzy bardzo często zapraszają ciekawych gości i z nimi rozmawiają na temat różnych zagadnień związanych z edukacją. Tutaj ostatni był na przykład poświęcony edukacji okiem świadomego rodzica. Ale mamy też dekalog edukacji zdalnej. Tym podobne. Ok, dobra, troszeczkę przyspieszę, bo ja zazwyczaj się rozwodzę. I tutaj na koniec mam takie inne źródła i materiały, z których korzystam lub korzystałam. Akurat większość z nich będzie poświęcona edukacji medialnej. Więc tak szybciutko, jak już wspomniałam, dostaniecie tą prezentację, więc będziecie mogli sobie spokojnie przejrzeć. Cyfrowobezpieczni.pl, projekt, który był realizowany.
Ale ma, który też ma teraz taką, coś takiego jak strefa nauczyciela, to prawda, kurs niestety już nie jest realizowany, ale biblioteka materiałów, jak najbardziej możemy w dalszym ciągu z niej korzystać i mamy tu między innymi scenariusze lekcji poświęcone prawu autorskiemu, czy też zagadnieniom związanymi z bezpieczeństwem w internecie. Bezpieczeństwo finansów, przeciwdziałanie cyberprzemocy, tym podobne. Edukacja medialna, czyli strona prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska, bardzo fajnie zrealizowana z tego względu, że macie podział na poszczególne też tutaj etapy edukacyjne. Tak, jest też nawiązanie do podstawy programowej, czyli powiedzmy, jeśli sobie weźmiemy zajęcia komputerowe, tak, to od razu mamy też scenariusze lekcji, dzień poszukiwacze informacji, wszystko, wiedza w pikułce, czyli co my musimy przyswoić przed prowadzeniem takiej lekcji, pomysł na lekcji, który oczywiście możemy też, modyfikować, materiały, które są nam potrzebne, wszystko do pobrania, wszystko do wydrukowania, czytelnia, jakiś słowniczek, wszystko, co jest nam potrzebne. Cyfrowa wyprawka to z kolei projekt Fundacji Panoptykon. I tutaj też podobnie mamy scenariusze lekcji, podobnie jak w przypadku edukacji medialnej, mamy też z podziałem na zajęcia, na tematy, czyli gotowe zajęcia, które możemy wykorzystywać, na przykład na wiedzę o społeczeństwie i granica prywatności w sieci. Też jest nawiązanie do podstawy programowej celów kształcenia. Jest wiedza w pigułce przeznaczona dla nas, no i pomysł na lekcje, wszystkie niezbędne materiały. Legalna kultura, prowadzone przez Fundację Legalna Kultura. Tutaj polecam w szczególności przejrzenie sobie legalnych źródeł. Baza legalnych źródeł, czyli filmów, książek, fotografii, stron internetowych, na których właśnie znajdziemy te legalne źródła, ale też jest strefa edukacji i między innymi strefa dla nauczycieli, gdzie mamy między innymi scenariusze lekcji z zakresu prawa autorskiego, edukacji medialnej, polonistycznej, historycznej, społecznej, które też możemy spokojnie wykorzystywać na naszych zajęciach. Mamy niezbędnik nauczyciela 2.0, przydatne zasoby, które też są do wykorzystania, strony internetowe dla uczniów, które możemy polecać, z których też mogą korzystać podczas przygotowywania się do zajęć. Biblioteki.org, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, coś może bardziej dla bibliotekarzy, ale myślę, że też sobie warto zajrzeć, przejrzeć aktualności. Też Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje webinary na stronie YouTube. Można zapoznać się z archiwalnymi nagraniami, tak, ale też mamy tutaj scenariusze zajęć, z których możemy korzystać. Nie tylko tak podczas pracy w bibliotece, ale też jakby na innych lekcjach. Zabawnik przypomniał mi się właśnie przygotowując, kiedy przygotowałam tą prezentację, to też działanie Fundacji Nowoczesnej Polski. Fundacja Nowoczesna Polska. I tutaj mam zbiór zabaw. Jak to ja napisałam, zbiór zabaw bez prądu, czyli takie zabawy, które może my pamiętamy z naszego dzieciństwa, a może nie pamiętamy i warto sobie przypomnieć.
To jest myślę, że coś fajnego na to, jak już powrócimy do tej, do tej normalnej nauki, jako działania takie integracyjne, czy do wykorzystania na różnych wycieczkach szkolnych, wyjazdach szkolnych. Myślę, że to też jest fajna opcja, dlatego też podrzuciłam Wam to narzędzie. Oczywiście też Fundacja Szkoła z Klasą, która też prowadzi różne programy skierowane do szkół, Szkoła z Klasą chociażby 2.0, a z internetu, edukacja inspiracji, ale też ma bogate materiały, z których możemy wykorzystywać i możemy się inspirować na naszych zajęciach, chociażby tutaj mamy koło Design Thinking, które może być nam wykorzystywane. Wszystko do pobrania i do korzystania. Różne kategorie materiałów, tak, działania pozaszkolne, metody pracy, organizacja szkoły, pomysły na zajęcia, praca zdalna, relacje, postawy i zachowanie, wydarzenia i aktywności, zasoby i narzędzia, o motywacji i współpracy, o, to bardzo ważna rzecz, czyli jak wspierać uczniów w pracy zdalnej w projekcie. Możemy z tego korzystać. Nina Taka Edu, pewnie niektórzy z Was też korzystają z zasobów Nina Taki Edu, żeby tutaj skorzystać z bezpłatnych materiałów, tak, trzeba założyć konto. Ono jest zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Mamy wtedy dostęp do filmów, spektakli, audycji, ale też scenariuszy lekcji. Uniwersytet Dzieci, Fundacja Uniwersytet Dzieci, tu też po zalogowaniu się mamy dostęp do scenariuszy zajęć, na przykład na lekcje zdalne. Różnego rodzaju kategorie tych scenariuszy. Esero to jest działanie wspierane przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA i Centrum Nauki Kopernik. I tutaj mamy działanie poświęcone edukacji kosmicznej. Chodzi o to, żeby zachęcić uczniów do tego, żeby szli w kierunku nauk ścisłych. I mamy też tutaj ciekawe scenariusze zajęć. Na przykład kosmiczne uprawy, kosmiczny rolnik. Też gotowy scenariusz, który jest do wykorzystania na lekcjach. Ale oczywiście też są filmy edukacyjne. Są też zestawy edukacyjne do wypożyczenia, ale to już trzeba by było się zagłębić bardziej w ten temat. No i na koniec otwarte zasoby Kamila Śliwowskiego, blog. Jeśli szukacie źródeł informacji o darmowych zdjęciach, grafikach, muzyce, ale też o aplikacjach i narzędziach, które możecie wykorzystywać podczas swoich zajęć, to zachęcam Was do śledzenia właśnie blogu Kamila, zapisania się do newslettera, otrzymujecie wtedy pakiet naprawdę bardzo wartościowych treści. I tu mamy na przykład narzędzia i zasoby edukacyjne na czas zamknięcia szkół i też na przykład darmowe narzędzia, które możemy wykorzystywać podczas nauki, ale też nie tylko. Dobra, dziękuję Wam bardzo, ponieważ już i tak przekroczyłam czas.
Jak to zawsze. I oddaję głos Ani. Przepraszam za moje braki i czasem zawieszki, ale no cóż, bywa. Nie mam szczęścia do webinarów i zdrowia. Nie, nie mów tak, Monika. Było naprawdę super. Mam nadzieję, że dla Państwa też to był wartościowy webinar. Dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam też na kolejne webinary. Tutaj na czacie w wiadomości wpisywałam już, jak pobrać doświadczenie. Więc jeżeli Państwo chcą pobrać zaświadczenie, należy najpierw zalogować się na stronie zaświadczeniaco.org.pl, a następnie wejść podany przez nas link. Ten komentarz jest tutaj przypięty na czacie, więc można go sobie tutaj odnaleźć. I jeżeli właśnie gdyby Państwo nie mogli w tym momencie wygenerować sobie zaświadczenia, to po prostu proszę sobie skopiować ten podany link do zaświadczenia. Przy okazji też zachęcam jeszcze raz do polubienia naszej strony Angażuj Obywatelsko z CEO, gdzie znajdą Państwo więcej webinarów i treści merytorycznych o metodzie projektu czy procesie grupowym. Zapraszam serdecznie do polubienia tej strony i w szczególności na webinar, który odbędzie się 28 stycznia o metodzie projektu w nauczaniu hybrydowym, gdzie moderatorką rozmowy będzie Agnieszka Jarmuł, która też jest trenerką z Fundacji Piąte Medium, i będą też dwie nauczycielki reprezentujące jedną szkołę podstawową, a druga szkołę średnią. Także jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Monika, Tobie też dziękuję za poprowadzenie tego webinaru i życzę w takim razie miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.